Nie ma nikogo. Wszyscy wyjeżdżają jak najpóźniej. Godzinę 45 czasu pracy. Myślę, że do 12 się wyrobią, więc jeszcze może godzinę ujadę i zobaczymy, co będzie dalej. Witam. Właśnie zakończyłem pauzę. Za chwilę będę ruszał. Zeszło mi 15 godzin w Koflandzie w Lubenau. I na praktycznie 14.58 tutaj zajechałem kawałek na parking. I zrobiłem pauzę 9 godzin. Stało mi 100 km do bazy. Ładuję się do Kauflanda Geisenfeld i będę jechał. Kauflanda mam na 7, ale będzie ciasno z czasem, bo jeszcze muszę się załadować. I zobaczymy, co dalej się tam wydarzy. W piątek mam wolny, więc jadę do Kauflanda, powinienem dostać coś z powrotem i że tak powiem, weekend. W piątek i w sobotę mam jazdy na motocykl i prawdopodobnie w piątek po jazdach też pojedziemy do Polski na zakupy. Pojadę kupić kamerę, bo jakieś zwarcie poszło i spaliła mi się kamera, rejestrator jazdy. Spaliła mi się ładowarka i spaliła mi się kamera, która się ładowała. Czyli dwie kamery poszły i praktycznie dwie ładowarki. Jakieś zwarcie poszło i muszę też nowy rozdzielacz kupić, bo mój już się przytopił i prawdopodobnie to było przyczyną tej całej awarii. Właśnie wjeżdżam do Radebergu. Jadę zawieźć do domu karnet na basen, bo zapomniałem zostawić. I będę jechał do pracy.
Macie. Jestem już po załadunku. Byłem w firmie w sumie około pół godziny. 19 minut po załadunek. Musiałem dać jeszcze palety. Miałem 6 palet. Też chwila, moment zeszło. Pół godziny i wyjechałem. Do celu mam 450 km. Expectations, they weigh me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. Ciekawostka, ktoś miał fantazję i na wysokości drugiego piętra, pierwszego piętra umieścił napis wejście dla kierowców. Nie wiem, kto dotyczy tych drzwi po prawej stronie. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10.
wcześniej pauzę, byłem się zameldować. Za 10 minut mam podjechać. Załaduję i będę jechał w kierunku domu. Mam Aldika Wilsdruf i weekend. Będą jeszcze filmy z kursu mojego motocyklowego, bo i w piątek i w sobotę mam pierwsze jazdy. Oraz jedziemy do Polski kupić kamerę. Też zjarała mi się. That fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know. Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere. Patient waiting on air. Feeling like your grip might slip too soon. But I'm running, chasing speed and gunning. I'll be right there all of a sudden. I feel your heartbeat lead me straight to you. Does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. Big 10.
waited. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm trying to live inside the upside down. For a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head. No to kolejna próba złożenia dania prawa jazdy. Mam już wszystko. Zobaczymy. I może się dzisiaj uda złożyć pytanie. Ja już wszystko wiedział, kiedy odbiorę, jak to wygląda, ile kosztuje. Z wami oczywiście podzielę. Kolejka do urzędu. Za 10 minut otwierają.